Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Poseł Jacek Niedźwiecki kilka tygodni temu zapowiedział w rozmowie z nami spotkanie z ministrem infrastruktury oraz członkami zarządu PKP SA. Miało ono dotyczyć sprawy, która trwa od lat i wciąż, mimo wielu obietnic oraz zapowiedzi, nie mogła doczekać się szczęśliwego finału. Chodzi o budynek dworca PKP. To lokalne straszydło, w którym można spodziewać się raczej muzeum horroru niż miejsca dla podróżnych. Spółka PKP 3 października ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy remontu dworca PKP w Suwałkach. Poinformował nas parlamentarzysta i dodał, że oczekiwanie na oferty potrwa do 5 listopada bieżącego roku. Budynek dworca kolejowego w Suwałkach już 7 lat temu znalazł się na liście 200 obiektów, które PKP miała wyremontować w ramach programu inwestycji dworcowych na lata 2016-2023. Do tej pory żadne prace jednak nie ruszyły, a termin rozpoczęcia inwestycji był wielokrotnie przekładany. Poseł Niedźwiecki zaniósł kwestię remontu dworca nawet na mównicę sejmową. Złożył też interpelację. Dzisiaj cieszy się, że sprawa przyspieszyła, bo w jego ocenie remont jest koniecznością nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa pasażerów. Poseł Niedźwiecki wierzy, że znajdą się chętni do wykonania planowanych robót, które przy pomyślnych wiatrach mają szansę rozpocząć się na początku przyszłego roku.